tych warsztatach będziemy zamieniać się w pudełkowców. Uwaga, pudełkowce to są takie stwory bardzo śmieszne, które mieszkają w parku. One w tym parku sobie żyją, tworzą różne historie, ale i psikusy. Proszę. A ja wezmę kwiateczkę. Trzeba będzie wejść do wielkiego pudła i zostanie wam nałożone pudełko. Potem będzie można sobie wybrać pisaczki, które są tam i stworzyć sobie zabawne twarze. Pierwsza para, prosimy. Chodzimy do magicznego pudełka. Bardzo proszę. Te pudełka jest za małe. Chodzimy, pierwsze. Dobrze. Proszę imiona. Krzysiu i Wojtek. Krzysiu i Wojtek! Mianuję was na pudełkowcu! Nic nie widzę! Tak, nie! Ale wiecie. O, mianuję cię pudełkowcem! Mianuję cię pudełkowcem! Nie, a ja mam. Teraz strony pudełka muszą być wypełnione! Tak, starajcie się nie chwać, wiecie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Fajnie wygląda. Ej! Ja bym wcale nie tak wyglądał. Co ty mi rysujesz? A, daj spokój! Ruszaj się! Zabierz! Patrz tu! Zabierz, patrz jak wygląda! O, tutaj widzę zaangażowanie. Nieźle, nieźle, to mi się podoba. Uwaga! Ostatni etap! Marujemy górę pudełka swojej osobie z grupy! Napisy, rysunki na samej górze pudełka! Ja sobie namalowałam! Ale bardzo proszę, nie ściągamy pudełek! Wszyscy muszą mieć do rozwoju pudełka! Wszyscy łapią się za rączkę. Halo, tak robię. Ja widzę przerwę w tym. Kręcimy się. Bardzo proszę, piszemy swoje życzenia wewnątrz pudełka. Ja nie rysuję, zawsze sobie pudełko. Co? To, co chcecie? Napisali. O, wiem! Wiem, co najpierw. Ale i tak to nie. Mieć fart. Ja nas tam narysowałem. Ja nam narysowałem takie coś. Musisz narysować, żeby wiesz, życzenie miało większą moc. Jak to? A może jak to co? O dobre stopnie, ale ekstra. Znajdujcie miejsce w kręgu z razem ze swoim pudełkiem. Teraz ściągnęliście swoje pudełko. I już nie jesteście pudełkowcami. Ale kiedy takie pudełko założycie, możecie znowu nimi być. Teraz po kolei każdy powie, jak się czuł, będąc pudełkowcem, oraz powie, jakie chciałby, o co chciałby poprosić magiczną górę. Ja bym chciała zobaczyć spadającą gwiazdkę. Psa. Pieska jakiego? Husky. Żebym został piłkarzem, żebym miał 1000 zestawów Lego. A zdrowie nieważne. Nasz warsztat nazywał się Pudełkowcy i był skierowany do dzieci z klas szkoły podstawowej. Polegało na tym, że zamienialiśmy się w takie zabawne stwory o nazwie pudełkowcy, które mieszkają w parku i potem przemierzaliśmy park
bawiąc się, szukając jakichś ciekawych pomysłów na to, jak zachować się będąc pudełkowcem. Chodziło o to, żeby zmienić trochę perspektywę, poczuć się, jak to jest troszeczkę być kimś innym i rzeczywiście spróbować wejść w taki zabawny klimat. Dzieciom sprawiło to dużo radości i wypowiedziały swoje życzenia, które dla mnie były czasem zaskakujące. I wyraziły chęć zabrania pudełek ze sobą do domów, co wydaje nam się, że to myślimy, ważne. Myślimy, że warsztat się udał.